Dlaczego wspieracie konkurs Laur Innowacyjności? No tutaj można powiedzieć o kilku elementach, ale podstawowe jest to, że znakomita większość polskich startupów to przede wszystkim są firmy informatyczne. Natomiast tutaj jest myślenie na dużo szerszą skalę. To jest 13 różnych kategorii, które tylko jedna z nich jest informatyką. Natomiast to daje właśnie asumpt do myślenia w kierunku tego, co się nazywa przemysł 4.0. Połączenia elementów cyfrowych z elementami fizycznymi i tworzenia nowych produktów i nowych usług. I bez względu na to, czy będziemy myśleli w tym przypadku o robotach, czy będziemy myśleli o samochodach autonomicznych, czy będziemy myśleli o różnego rodzaju urządzeniach wspomagających naszą gospodarkę, to jest właśnie ten kierunek, który nam się bardzo podoba i bardzo nam się podoba to, że właśnie tutaj taka inicjatywa jest stworzona. No bo to jest przyszłość tego, co nas czeka. To jest moment, w którym tworzą się nowe generacje produktów, zupełnie innych niż do tej pory i dających nowe możliwości przedsiębiorstwom. Jak startupy zmieniają rynek waszych usług? Startupy, patrzymy się na to jako na tych ludzi, którzy wykorzystują technologię. My dajemy platformy, my dajemy pewne podstawowe oprogramowanie, natomiast na pewno nie jesteśmy w stanie ograniczyć ludzkiej kreatywności. Czasami ja, nawet jak mam do czynienia z jakimiś firmami, które do nas przychodzą i przedstawiają, to ja odczuwam taki rodzaj zawiści osobistej, że dlaczego oni wymyślili taką fajną rzecz, która mi nawet do głowy nie przyszła. I to jest to coś, co właśnie jest najważniejsze, ponieważ ci ludzie patrzą się na rynek lub na jakiś fragment rynku, na jakiś sektor, na jakiś przemysł i mówią, to co się wydarzyło w tej chwili w technologiach informatycznych pozwala nam na osiągnięcie czegoś zupełnie nowego, jeśli chodzi o stworzenie nowego produktu czy nowej usługi. My wspomagamy ich w tym, żeby oni doszli do jakiejś komercyjnie już dojrzałej postaci tej swojej usługi i później, żeby mogli na tym rynku pójść do klientów i klientom pokazać swoje produkty.